strach jest największym czynnikiem, który sprawia, że jesteście niewolnikami. Strach przed otworzeniem złotej klatki, strach przed tym, żeby pójść pod prąd, strach przed tym, żeby odłączyć się od głównego nurtu. A klatka jest otwarta, to jest najciekawsze, albo przynajmniej jest uchylona. Na pewno jest kluczyk, można przykluczyć, można otworzyć, można wyjść. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o wolności. O wolności, a może o niewolnictwie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja idę właśnie pobiegać 100 km po górach, jestem w górach. O 2:30 jest start biegu 7 dolin na 100 km. No i bieg kojarzy mi się z wolnością. Kojarzy mi się też z wychodzeniem z pewnego rodzaju zniewolenia. No więc to natchnęło mnie do przemyśleń w tym temacie. Nie wiem, czy uda mi się to jakoś w bardzo ustrukturyzowany sposób pozbierać, ale mam takie 4 obszary w głowie, które właśnie kojarzą mi się z wolnością i z niewolnictwem jednocześnie. No bo dzisiaj no się w pale nie mieści, jak bardzo zostaliśmy zniewoleni przez media, przez korporacje takie czy inne, przez takie czy inne wielkie organizacje, systemy, przez takie czy inne ograniczenia, które sami sobie wbudowaliśmy w głowę. No i dzisiaj właśnie będę wychodził z własnego niewolnictwa, będę biegał, będę się ruszał. Może to przeżyję, może nie, zobaczymy. Jak to przeżyję, no to zobaczycie ten film, no i zobaczymy, co tam za mądrości Andrzej tym razem wysnuł. Jeżeli chcecie razem ze mną wychodzić z niewolnictwa, no to zapraszam. Nieważne, czy jesteście biegaczami, czy jesteście kryptofanami, czy zwykłymi ludźmi, którzy żyją sobie żywot człowieka poczciwego. Czy jesteście upupieni, czy jesteście prawdziwi, zapraszam na ten odcinek. Pobudka. Tak, już lekka pobudka. Już słońce stało. Ja czekałem specjalnie, żebyście coś widzieli, nie tylko ciemnie. No a też się ciężko by kręciło, no bo jednak jest ślisko. Padał deszcz. Ale okej. Okay. Pobudka. Wake up. Pierwszym i chyba takim podstawową formą zniewolenia moim zdaniem jest zniewolenie umysłu. Zniewolenie umysłu poprzez media. Wszelkiej maści media. Nie tylko telewizja, nie tylko mainstream, nie tylko social media, nie tylko Facebooki, Twittery, YouTube'y, ale też takie rzeczy jak reklamy. Reklamy nie tylko w telewizji, ale na banerach. Reklamy, które widzimy gdzieś w witrynach sklepów. Cały bełkot, który nam się podaje, rzeczy niby potrzebnych, na które zabierają nam uwagę, które zabierają nasz czas, nasz cenny brain juice, jak to by powiedział Cedric Dahl. To są wszystko rzeczy, które Was zniewalają, które kradną Wasz czas, które kradną Wasze moce przerobowe w głowie, które Was manipulują. Już media społecznościowe to jest w ogóle masakra. Twitter jest mistrzem wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji, żeby zamknąć nas w bańkach informacyjnych. Ja celowo czasami na Twitterze, jeżeli jeszcze nie jesteście ze mną na Twitterze, to zapraszam, ale ja tam czasami zmyłkowo coś lajkuję, zmyłkowo coś piszę, zmyłkowo coś retweetuję. 80% treści, które tam daję, to są moje treści, ale daję tam części zmyły, bo te algorytmy się nas uczą. A nie chcemy, żeby się nas uczyły, bo nas wprowadzają tam, gdzie te korporacje i wielkie firmy chcą, żebyśmy byli wprowadzani. W mediach panuje nienawiść. W mediach panuje strach. Tym nas karmią. Po co? Zastanówmy się. Po co nas karmią strachem? Po co budują bariery? Po co w mediach co druga reklama to są farmaceutyki? Piguły są niepotrzebne. Inaczej się dba o zdrowie. Po co jest masa różnych
reklam, samochody, torebki, srebki, no po prostu bełkot jakiś, bełkot. To samo w sklepach. To wszystko jest wykorzystywane, żeby sprowadzić nas na jedną konkretną drogę. Już nie mówię o absurdach koronoświrusowych, czy jakkolwiek to nazwać. To już jest w ogóle manipulacja na skalę globalną. Budowanie strachu, budowanie nienawiści, budowanie barier. Ludzie sami zaraz zaczną się okładać po głowach. Mam nadzieję, że nie daliście sobie ubrać kagańców. Mam nadzieję, że słucha tutaj mnie grupa rozsądnych osób. Jeżeli tak, to zastanówcie się, po co te kagańce. Zastanówcie się, jaki wirus. No po prostu wszędzie jest bajka. Wszędzie jest bajka. Ale do rzeczy. To wszystko zabiera wasz cenny czas, który można zwrócić na inne rzeczy. To wszystko kieruje was jak szarą masę tam, gdzie ktoś chce, żeby szara masa doszła. Jeżeli z tego korzystacie, no to odetnijcie się od tego. Mi też się zdarzało. Telewizor już dawno wywaliłem. Social media, zostało mi tylko Twitter, YouTube, ale i to pewnie wywalę za chwilę. YouTube'a pewnie ostatniego. Do sklepów nie chodzę, jak nie muszę. A jak muszę, to idę po konkretną rzecz. Unikam gapienia się na głupie reklamy. Wychodzę na łono natury. No więc uważajcie na bełkot medialny. Wasz czas, wasze moce przerobowe w głowie to jest jedna z najcenniejszych rzeczy, które macie. Więc nie dajcie sobie tego zabierać. Nie dajcie się sprowadzać na manowce. To jest pierwsza forma zniewolenia. Pierwsza, ale to jest czubek góry lodowej. Ale od tego się wszystko zaczyna, bo poprzez to jest oddziaływanie na całą masę innych rzeczy. Zaraz o tym powiem, co jemy, jak się zachowujemy, jak się wyglądają nasze finanse, gdzie pracujemy, co myślimy. To wszystko nas wpycha w jedną wielką klatkę, niewolniczą klatkę. Czy ona jest złota, czy ona jest srebrna, to nie ma znaczenia. Jesteście w takim układzie niewolnikami. Ja się tutaj, broń Boże, nie wywyższam. Sam się z tego stanu ciągle uwalniam. To jest nieustanny stan uwalniania się, nieustanny stan szukania metod, którymi jesteśmy kierowani, jak to stado owiec przez grupę psów, kierowani jak te muchy do jednej śmierdzącej rzeczy, kierowani jak ta szara masa tam, gdzie ktoś chce, żebyśmy poszli. Nie dajcie się zmanipulować medialnie, na wszelkie media możliwe. Uważajcie na to, co ja tutaj mówię też. Ja też jestem zakrzywiony. Tak jak mówię wielokrotnie, takich źródeł musicie mieć wiele i myśleć o tym wszystkim niezależnie. Ostra górka, koło 35 km, 7 rano. No ja tutaj sobie troszeczkę przeczochruję swoje ciało. No właśnie, po co? Zniewolenie ciała, moim zdaniem, to jest drugi najważniejszy sposób, który czyni z nas z niewolników. Poprzez wygodnictwo wszelkiej maści. Wygodnictwo w jedzeniu, wygodnictwo w ruchu, wygodnictwo w dostarczaniu nam pokarmu. Wszystko. Na każdym kroku. Nie o to chodzi. Człowiek został stworzony, żeby się trochę ruszać jednak, co? Nie chodzi, żeby wszystko było łatwe, lekkie i przyjemne i wygodne. Mamy biegać. Mamy się ruszać. Nie siedzieć na kanapie z pilotem. Nie fryteczki. Nie słodzone napoje. Nie fast food. To są trucizny. Leki. Czosnek. Imbir. Marchewka. Jabłko. Warzywa, owoce wszelkiej maści. Seler naciowy. To są rzeczy, które nie tylko was uzdrowią. One sprawią, że nie zachorujecie. Nie piguły. To jest po prostu bełkot. Farmaceutyczny bełkot, którym nas zniewolono. Poprzez wcześniej wspomniane media wstrzyknięto nam do głowy, że to jest sposób na zdrowie. Ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś od tego wyzdrowiał. Jedzenie. Reklamy różnych kolorowych napojów. Reklamy McDonald'ów, Coca-Coli, jakichś innych kolorowych ciasteczek, ale nawet zwykłe jedzenie w puszkach. Wszędzie jest cukier, wszędzie jest chemia. Zniewala nas to. Nie myślimy dobrze. Po prostu jesteśmy głupsi. Ale żeby to wiedzieć, to trzeba się z tego wyzwolić. Ja tam byłem. I wiem,
że można się z tego uwolnić. I człowiek zaczyna myśleć lepiej, widzieć rzeczy, które nie widział, zaczyna dostrzegać absurd, którym nas tak karmiono. Nie wygoda, nie fast food, nie szybkie, wygodne samochody, rower, nie piguły, warzywa, nie telewizor. Wyjdź sobie do lasu, pooglądaj las na żywo. Nie all inclusive hotel na wakacje, rower, wycieczki piesze, góry, morze, ale nie morze na leżak. Po prostu uwolnij się ze swojego ciała. Tutaj jest moc, w głowie, w sercu, a ciało jest po prostu takim balastem, ogranicznikiem, który po prostu, jeżeli go unieruchomisz, jeżeli go roztyjesz, jeżeli go zatrujesz truciznami, które przyjmujesz w pokarmach, w lekach, to jesteś wrakiem i nawet nie wiesz, że jesteś wrakiem. To jesteś najgorszą formą niewolnika w takim przypadku. Jesteś po prostu zatrutym niewolnikiem, otyłym, nieruchliwym, który myśli, że żyje, a już prawie umarł. Przepraszam, że tak brutalnie mówię, ale ja tam byłem. Ja wiem, o czym mówię. I nie o to tu chodzi. Chodzi, żeby się zdrowo trzymać. Nie musisz chorować, nigdy możesz nie być chory. Możesz przebiec 100 km po górach. I to nie jest anomalia, to nie jest dyrdymo, to nie jest widzimisię. Każdy to może zrobić, kiedyś to robiliśmy. Ale to, co nam się podaje, po prostu organizm o tym zapomniał. Nie umie już takich rzeczy robić. Jesteśmy świetnie przykuci do tego ciała. I o to chodzi tym, którzy tym wszystkim sterują. Jesteście po prostu produktem. Jesteście warzywem, larwą. Nie wiem, jak to nazwać. No po prostu obudźcie się. Jeżeli jeszcze tam jesteście, jeżeli się jeszcze nie rozłączyliście na te moje wywody, to obudźcie się, zmieńcie jedną rzecz. Na miesiąc. Próbnie. Tylko warzywa. Tylko czosnek, nie wiem. Spróbujcie ocet jabłkowy, spróbujcie seler naciowy, koktajle selera naciowego z jabłka. Codziennie dwa jabłka. Wprowadzajcie co miesiąc po jednej zmianie. Wyjdźcie na dwór codziennie. Zostawcie samochód w domu, sprzedajcie samochód. Wsiądźcie na rower, wejdźcie na spacer. Jeżeli idziecie na hulajnogę, to nie elektryczną, nożną, tą. Jeżeli idziecie na rower, to nie elektryczny, normalny. Jeżeli idziecie pobiegać, no to okej, można w bieżni w budynku, ale co, jak chomik w klatce, mamy na dworze przecież możliwość biegania. Uwolnijcie swoje ciała. Naprawdę, ruszcie w trasę, ruszcie w przygodę. Ja biegam między innymi dlatego, żeby nieustannie sobie udowadniać, że jestem wolny, że ciało nie ma żadnych ograniczeń. Nie mogłem biec 10 km, przebiegłem 10. Nie mogłem biec 20, przebiegłem 20. Nie mogłem przebiec 40, przebiegłem 40. Nie mogłem przebiec 100, biegam 100. I przebiegnę 1000, jak będzie trzeba. Wszystko jest możliwe, serio. To jest, nasze ciało jest po prostu niesamowitą taką maszyną do adaptowania się do rzeczy, którą będziemy nieustannie podawać. Będziemy podawać truciznę, bełkot, papkę, no to będziemy mieć z ciała bełkot i papkę. Będziemy podawać zdrowe rzeczy, będziecie go challenge'ować, będziecie wystawiać wasze ciało poza strefę komfortu. To będziecie mieć super sprawne ciało, a w zdrowym ciele zdrowy duch. To jest wasz robot, to jest wasz awatar. Zadbajcie o niego bardziej, bo tam siedzi gdzieś ten malutki człowieczek, który tym steruje. On może dużo więcej niż ten awatar. Ten awatar prawdopodobnie was dzisiaj ogranicza. Jesteście zniewoleni, bo zaniedbaliście swojego awatara. Zaniedbaliście swoje ciało. A to się wiąże z punktem pierwszym, o którym mówiłem. Bełkot, który został wam podany, programował wam, że tak, to jest jedna słuszna droga. Nie jest, nie jest. Ja biegnę w tej chwili 35 km. Nie jestem zmęczony. Po 70 to pewnie będę. Ale kiedyś bym 30 nie przebiegł w życiu. Granice należy przesuwać. Wprowadźcie dzienną dawkę dyskomfortu do waszej głowy, do waszego ciała, do waszego sposobu odżywiania się, do tego, jak myślicie o swoim życiu. Codziennie się challenge'ujcie czymś. Cięcie. Siła natury. Zobaczcie, jak wieje. Nie wiem, czy to słychać, czy to widać. We'll be right back.
jakiś rodzaj zniewolenia. Zniewolenie finansowe. Jesteście prawdopodobnie trzymani na uwięzi w klatce przez wielkie instytucje finansowe tego świata, przez banki, przez finansjere, przez korporacje, które zagrały na waszych emocjach, na waszej chciwości, połechtały wasze ego i chcecie mieć wszystko, czego nie możecie mieć. Samochody, drogie jakieś sprzęty, telewizory, komputery, mieszkania, wszystko, życie ponad stan, zakredytowione. No i jeżeli harujecie, żeby spłacać kredyt przez następne 20 czy 30 lat, no to jesteście niewolnikami. Niestety, często konsekwencja jest taka, że potem idziecie do korporacji na dobrze płatną posadę, gdzie zapindalacie jak dziki osioł i tam też jesteście niewolnikami. Niewolniczo pracujecie na to, żeby spłacić kredyty za mieszkanie, za samochody, za inne gadżety, ale nie macie czasu korzystać z życia. Jesteście na uwięzi w poczasku między jedną instytucją finansową a korporacją. Tak to niestety często wygląda. Jeżeli tak macie, no to przykro to powiedzieć, ale jesteście niewolnikami. Generalnie masy tych rzeczy nie potrzebujemy. To jest wszystko granie na naszych jakichś chciwościach, na naszym ego, na naszych takich doczesnych potrzebach. Po to, żeby co? Ile czasu spędzacie na dworze? Ile czasu spędzacie z rodziną? Ile czasu spędzacie ciesząc się życiem? A ile czasu spędzacie harując? Nie chodzi o to, żeby nie pracować. Praca jest potrzebna, praca jest dobra, ale taka wartościowa, taka, która coś wnosi. Nie taka, że jesteście żołnierzem w takiej czy w innej instytucji, korporacji. To jest niewolnictwo. Bycie żołnierzem to jest niewolnictwo. Kredyty najczęściej to jest niewolnictwo. To jest uwięź, to jest złota klatka, która was po prostu ogranicza. Którą daliście się zamknąć z chciwości. Z chciwości na doczesne potrzeby. Tak to niestety wygląda. Uważajcie na to, uważajcie na bankierstwo, uważajcie na korporacje, uważajcie na chciwość, uważajcie na wasze finanse. Nie dajcie się zapędzić do klatki, do więzienia finansowego. To jest bardzo częste więzienie w dzisiejszych czasach. To jest najczęstsza pułapka. Jeżeli macie jakieś kredyty, pospłacajcie je. Zróbcie wszystko, żeby je spłacić. To jest coś, co budzi was lęk. To jest coś, co zapędza was do harowania. To jest taka uwięź. Możecie sobie z tego nie zdawać sprawę, jak bardzo was zniewala kredyt. Możecie sobie nie zdawać sprawę, jak bardzo was zniewalają wysokie koszty życia. Życie ponad stan. Jeżeli wydajecie wszystko, co zarobiliście, albo prawie wszystko, to niedobrze. Nieważne, ile zarabiacie. Trzeba odkładać. Ten odłożony kapitał musi na siebie pracować. Wtedy zyskujecie jakąś formę wolności. Niewolnictwo finansowe to jest bardzo sprytny wynalazek elit tego świata, które rządzą finansjerom, które rządzą korporacjami, które z jednej strony na nas nałożą kaganiec kredytów, a potem cię wrzucą do klatki jak chomika, żebyś zapindalał i generował zysk dla tej korporacji i spłacał swój własny kredyt. Oglądnijcie film Time. Tam jest to świetnie pokazane. No niestety. Przyglądnijcie się swoim finansom. Przyglądnijcie się, na co wydajecie. Ile z tego możecie nie wydawać. Uwolnijcie się od części kosztów. Zobaczycie, odetchniecie. Rozważcie, czy nie jesteście niewolnikiem finansów. To jest niestety konsekwencją poprzednich dwóch punktów. Mówiono nam bełkot na temat tego, co jest słuszne, a co nie jest niesłuszne, co należy kupować. Zniewolenie naszego ciała, zatrucie nas, naszej głowy. Nie możemy trzeźwo o tym wszystkim myśleć. Zniewolenie naszych finansów w rezultacie. Uwiązanie nas w klatce. Jakkolwiek by ona nie była złota, srebrna, brylantowa, to jest klatka. Możecie z niej wyjść? Spróbujcie. Jedna rzecz. Spłaćcie wasze długi.
cokolwiek, spłaćcie wasze długi. A potem kolejny krok. Będę wracał do tych wątków. Ładne widoczki. To jest góra, nie wiem czy to widać. Okej. A czwartą rzeczą, która was zniewala, jesteście wy sami. Jest wasz rozum, jest wasz mózg, jest wasz strach, wasz rozum każe wam się bać, wasz rozum każe wam być zachowawczym, wasz umysł każe wam nie opuszczać strefy komfortu, nie wychodzić z tłumu, iść tą samą drogą co wszyscy, tam gdzie idą wszyscy jest raźniej, boicie się prawdopodobnie nie słuchać całej papki medialnej na temat wirusa, boicie się nie słuchać całej papki medialnej na temat leków, boicie się, nie macie odwagi prawdopodobnie przejść na jakiś zdrowszy tryb odżywiania, albo jesteście zbyt leniwi, boicie się zmienić niewygodną pracę, boicie się nie mieć mieszkania, póki na nie nie zarobicie, boicie się spłacić kredyty. Strach, 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 strach. Strach jest największym czynnikiem, który sprawia, że jesteście niewolnikami. Strach przed otworzeniem złotej klatki, strach przed tym, żeby pójść pod prąd, strach przed tym, żeby odłączyć się od głównego nurtu. A klatka jest otwarta, to jest najciekawsze, albo przynajmniej jest uchylona. Na pewno jest kluczyk, można przykluczyć, można otworzyć, można wyjść. Tylko wtedy się znajdziecie na wolności. A na wolności jest trudniej, nie jest wcale łatwiej. Na wolności musicie sami podejmować decyzje, myśleć niezależnie. Więc pojawia się strach. Więc naszym największym wrogiem jesteśmy my sami. My sami stoimy sobie na drodze do wolności. Blokujemy się, boimy się, obawiamy się. Dążymy do wygody, dążymy do komfortu. Dążcie do dziennej dawki dyskomfortu. Dążcie do tego, żeby iść pod prąd. Kwestionujcie stan rzeczy taki, jaki jest. Kwestionujcie to, co widzicie w telewizji. Róbcie inaczej niż tłum. Chyba, że chcecie dojść tam, gdzie tłum, no to róbcie tak jak tłum. No, jeżeli chcecie dojść gdzieś indziej, no to trzeba robić inaczej. To wymaga odwagi. Ale wolność wymaga odwagi. Jeżeli chcecie być wolni, no to musicie pokonać strach. Inaczej będziecie w takim czy w innym sensie niewolnikami. No i każdy z nas jest w jakimś sensie niewolnikiem. Już nie będę wymądrzał. Ja swoje niewolnicze kajdany też poluzowuję non-stop. Bieganie jest jednym ze sposobów. Bieganie daje mi wolność. Bieganie pozwala mi przełamać moje ograniczenia. Widzę, że ciało może więcej niż mi się wydaje. Bieganie sprawia, że zmieniam dietę. Bieganie sprawia, że zaczynam inaczej myśleć na temat życia, na temat finansów, na temat priorytetów w życiu. Bieganie dla mnie większość rzeczy, których tutaj powiedziałem, które nas zniewala. Bieganie uwalnia. Mnie uwalnia. Są inne metody, żeby to się uwolnić. Generalnie trzeba to robić krok po kroczku. Życzę wam, żebyście się uwalniali. Życzę wam, żebyście nie byli tak jak wszyscy. Każdy z nas jest inny. Nie bójcie się reagować tam, gdzie coś jest nie tak. Nie bójcie się występować przeciwko złu. Nie bójcie się występować przeciwko krzywdzie. Nie bójcie się występować przeciwko tam, gdzie ktoś rysuje granice. Wy je zamazujcie. Pokojowo. Przemoc rodzi przemoc, więc nie chodzi mi o reagowanie przemocą. Chodzi mi o pokojowe załatwianie spraw. Opanujcie swój strach. Strach ma wielkie oczy. O, te konie mają wielkie nogi. Ale fajna wycieczka. Może konno bym podjechał trochę. Jestem w granicach półmetka. No więc wracając do tematu. Grunt to pozostać wolnym. Żeby pozostać wolnym, musicie uwolnić głowę. Musicie podejmować decyzje, których się obawiacie. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, spróbujcie przełamać jedną swoją obawę, jedno swoje ograniczenie, jeden swój lęk. Zobaczycie, że tam nic nie ma. Nie ma się czego bać. Możecie zostawić pracę, której nie lubicie. Możecie pojechać
całkowicie w dzicz, a nie do all inclusive. Możecie nie wziąć pastylki, jak was coś boli. Tylko zjeść czosnek albo imbir. Możecie nie sięgnąć po hamburgera, tylko możecie sięgnąć po jabłko na co dzień. To w ogóle nie zachorajcie. To potrwa wiele lat, ale się uwolnicie. Ślady. Możecie wyłączyć telewizor, możecie odciąć się od social media, od Facebooków, od Instagramów, od innych pierdół. Tam jest masa marnowania czasu, tam jest ładowanie wam do głowy absurdów. Więc pamiętajcie, telewizja, media ładują wam papkę do głowy, najczęściej, oczywiście nie zawsze. Koncerny, takie czy inne, ładują wam papkę do brzucha, leki, żarcie. Banki, korporacje wam zakładają albo kajdanki, albo klatki, a do tego wy sami jesteście zlęknięci życia. Nie bójcie się. Chyba tutaj zakończę. Dajcie znać, co myślicie na temat tych moich wywodów. Weźcie poprawkę i wyrozumiałość, proszę. Ja tu jestem w trasie, jestem zmęczony, trochę pobredzam. Natomiast przekaz mam nadzieję, że jest w punkt. Nawet jak się z nim nie zgadzacie, to jest mój punkt widzenia. No i tak naprawdę o to chodzi, żeby mieć kilka takich różnych punktów widzenia i sobie je uśredniać. Jeżeli w jakikolwiek sposób to wam trochę szerzej otworzyło oczy, to fajnie, zostawcie komentarze, przemyślenia. Prosiliście, żebym mówił trochę więcej o żywieniu, o tych rzeczach, na których najczęściej odwołuję się na końcu filmów. No więc teraz jest film biegowy stricte na ten temat. Mam nadzieję, że część przynajmniej z was w tym temacie usatysfakcjonował. Mam nadzieję, że części z was ciut szerzej otworzył oczy. Ja swoje nieustannie ciut szerzej otwieram i jak patrzę, jak świat rzeczywiście wygląda, no to budzę się coraz bardziej. Więc obudźcie się, która to jest 7 rano. Mam nadzieję, że macie udany dzień. Ja to nagrywam w sobotę. Jak nie padnę i jak dobiegnę, to wypuszczę to może w niedzielę. A nie, to jeszcze nie koniec. Jeszcze pozdrawiam 5 osób, które mnie rozpoznały na trasie. Wiecie, o kogo chodzi. To były różne osoby, ale bardzo sympatycznie, że mój kanał biegowy ma też widzów biegowych, jeżeli poznajecie. Ktoś nawet powiedział, że to zmotywowałem do wystartowania. Super, dzięki wielkie, jeżeli oglądacie ten film, dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia pewnie następnym razem. Proszę, jak dziarsko. Pozdrawiam również pana, któremu dałem żel na ukończenie. Mam nadzieję, że się udało. Proszę dać znać, czy udało się jakoś fajnie dobiec. Pozdrawiam chłopaka, który celował na 15 godzin. Mówiłem, że się uda, że sprawdzę. Niestety nie zapomniałem numeru. Ale daj znać, czy się udało, jeżeli to oglądasz. I pozdrawiam organizatorów, który mimo całego korona idiotyzmu jednak zdecydował się zorganizować ten bieg. Przekładając go trochę, ale super, że się udało. Tak właśnie trzeba. Dzięki temu trochę rzutem na taśmę tutaj pobiegłem bez przygotowania, ale to nic. Tak też trzeba. Niewątpliwie to było dla mnie dzisiaj duże wyzwanie. No więc nie dajmy się korona świrusom, maską, nie dajmy się ubrać w pegańce. Pozdrawiam, już teraz naprawdę. Co żona na to powie?